witajcie. Tak sobie myślę każdego dnia. Jeszcze kilka lat temu leżałem 2 lata praktycznie bez ruchu. Karmiony, dokarmiany, myty, przebierany. I lekarze mi nie dawali żadnych szans na to, że będę jeszcze kiedykolwiek sprawny, że będę jeszcze kiedykolwiek chodził, to że w ogóle nie było w ogóle o tym mowy. I pewnie by tak było, bo moim jedynym dochodem jest tylko ten zasiłek z MOPS-u. By tak było, gdyby nie wasza pomoc, gdyby nie Bóg, który nad tym czuwa i gdyby nie moja determinacja. Bo pomimo tych wszystkich upadków, ja podnoszę się za każdym razem. Moje życie to nie bajka. Moimi marzeniami nie są samochody, domy, wycieczki. Moim największym marzeniem jest to, aby być kiedyś wsparciem dla mamy i dla synka. O to walczę. Wykorzystuję każdą wolną chwilę, każdą możliwość do tego, żeby móc cokolwiek robić, żeby nie siedzieć do końca życia w fotelu, pisać i błagać was o każdą złotówkę. Powiem każdemu z was, nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli ktoś wam powie, że jesteście skazani już na piekło, skazani jesteście już na najgorsze, nie wierzcie, po prostu nie wierzcie. Trzeba wierzyć w swoje marzenia, uwierzyć też w siebie, w Boga, który na te wszystkim czuwa i walczyć o to. Ja powiem wam szczerze, że na początku, gdy leżałem tak bez ruchu, żałowałem. Strasznie żałowałem, że mnie odratowali, bo po tamtej stronie było pięknie. Nie było problemów, nie było bólu, cierpienia, a tu leżałem jak roślina. Żałowałem, że mnie odratowali, ale później, gdy się okazało, że mam rodzinę, że mam synka, mam mamę, zacząłem walczyć, wierzyć w to, że jeszcze kiedyś będę samodzielny, będę sprawny. I sami zobaczcie, po tych kilku latach pisania, nieustannego pisania, proszenia was o pomoc, zacząłem robić te pierwsze kroki. Wierzę, że będzie coraz lepiej. Wierzę, że wygram. I wy też możecie wygrać. Jeżeli wam się nie podobają jakieś rzeczy w waszym życiu, możecie je zmienić. Spójrzcie na moje życie. Mimo tych wszystkich wyrzeczeń, ja podnoszę się coraz bardziej silniejszy i walczę dalej. Dziękuję wam z całego serca za to, że jesteście ze mną w tej walce. Dziękuję wam za każdą złotówkę, za ubrania, za rzeczy na licytację. To dzięki takim ludziom jak wy, ja wierzę, że wygram to życie. Wierzę, że zacznę żyć. Dziękuję.